Cześć, z tej strony Magda Szura, Prowadzę blog o prawie budowlanym .pl. Być może słyszeliście o tym, że 19 września wchodzi w życie duża nowelizacja prawa budowlanego. Dziś przyjrzymy się kilku istotnym, a jednocześnie nieoczywistym kwestiom, których na pierwszy rzut oka nie widać w zmienionej ustawie. Jednak zanim do nich przejdziemy, to chciałam ci jeszcze pokazać poradniki, w których opisałam wszystkie te zmiany, które wchodzą w życie 19 września. Jeśli chcesz porządnie przygotować się do tych zmian i zapoznać się ze wszystkimi znowelizowanymi przepisami, to polecam Ci właśnie te poradniki. Przejdźmy natomiast do dzisiejszego tematu. Pierwsza z tych nieoczywistych kwestii. Ustawa nowelizująca została już dwa razy zmieniona. Zmiany w prawie budowlanym, które wchodzą w życie 19 września, zostały wprowadzone przez ustawę z 13 lutego o zmianie ustawy Prawo Budowlane oraz niektórych innych ustaw. Mimo, że ta ustawa została niedawno uchwalona, to już została dwa razy zmieniona. Pierwszy raz 18 kwietnia przez ustawę z dnia 16 kwietnia o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, i drugi raz 30 kwietnia przez ustawę z dnia 16 kwietnia o zmianie ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne oraz niektórych innych ustaw. Zmiany te są oczywiście uwzględnione w poradnikach, o których wspomniałam na początku. Druga z tych nieoczywistych kwestii. Po wejściu w życie zmian w prawie budowlanym pojawi się wiele nieścisłości. O niektórych z nich wspominałam już w materiale Prawo budowlane od 19 września z błędami. Możesz sobie tego materiału wysłuchać tutaj na YouTube, ale też możesz zajrzeć na blog, bo na blogu wersję tekstową zaktualizowałam o zmiany, jakie wprowadzono 24 czerwca. Ustawodawca dostrzegł jeden z błędów i go naprawił. Niestety szkoda, że tylko jeden, i to w zasadzie mało istotne. Nie będę tutaj ponownie wymieniać tych samych błędów, jakie znajdziesz we wspomnianym materiale, tylko wskażę dwa inne. Pierwsza kwestia taka, która się pojawi już 19 września, to podczas badania kompletności projektu zagospodarowania działki lub terenu i projektu architektoniczno-budowlanego, organ będzie musiał sprawdzać, czy dołączono oświadczenie o możliwości podłączenia obiektu do sieci ciepłowniczej. Tymczasem oświadczenie to nie wchodzi w skład ani projektu zagospodarowania, ani projektu architektoniczno-budowlanego, bo jest załącznikiem do wniosku. Czyli tu mamy tę pierwszą nieścisłość. Organ podczas sprawdzania projektu zagospodarowania i projektu architektoniczno-budowlanego będzie musiał sprawdzać, czy dołączono oświadczenie, które to nie jest załącznikiem do żadnego z tych projektów, bo oświadczenie to jest załącznikiem do wniosku. Drugi z, z tych błędów: przed rozpoczęciem robót kierownik budowy będzie musiał potwierdzić wpisem w dzienniku budowy, że otrzymał od inwestora zatwierdzony projekt budowlany. Tymczasem projekt budowlany jako całość nie będzie zatwierdzany w decyzji o pozwoleniu na budowę, bo zatwierdzane będą jedynie projekt zagospodarowania działki lub terenu i projekt architektoniczno-budowlany, i to tylko w przypadku pozwolenia na budowę, bo przy zgłoszeniu w przepisach nie ma w ogóle mowy o zatwierdzaniu projektu, tylko o jego ostemplowaniu. Czyli to jest kolejny z tych błędów, jak kierownik budowy ma potwierdzić, czy otrzymał zatwierdzony projekt budowlany, skoro ten projekt budowlany nie będzie zatwierdzany. I trzecia z nieoczywistych kwestii, o których chciałam Ci dzisiaj powiedzieć: nie wszystkie nowe przepisy zaczynają obowiązywać 19 września. Nawet po wejściu w życie zmian, w określonych sytuacjach będziemy stosować przepisy dotychczasowe, czyli te stare, niezmienione. W ustawie zmieniającej znajdują się bowiem przepisy, które regulują te kwestie. Być może wiesz, że ma się zmienić zawartość projektu budowlanego. Będzie się on składał nie tylko z projektu zagospodarowania działki i projektu architektoniczno-budowlanego, ale również z projektu technicznego. Jednak projekt budowlany wykonywany według dotychczasowych przepisów, czyli bez, tej, bez tego projektu technicznego, będziemy mogli dołączać do wniosku jeszcze przez rok od wejścia w życie zmian. Czyli do 19 września 2021 roku będą równolegle funkcjonować dwa rodzaje projektów budowlanych. I organ rozpatrujący zgłoszenie albo wniosek o pozwolenie na budowę, projekty wykonane po staremu, będzie sprawdzał na podstawie dotychczasowych przepisów, a te wykonane po nowemu, według nowych przepisów. Takich przypadków, kiedy to po wejściu w życie zmian będziemy stosować dotychczasowe przepisy, jest więcej. Omawiam je wszystkie w poradnikach nowelizacja prawa budowlanego, o których już wspomniałam na początku. W opisie do tego nagrania zamieszczę link do tych poradników. To tyle na dzisiaj. Dziękuję Ci bardzo za uwagę. Jeśli Ci się podobało, zachęcam Cię do subskrybowania naszego kanału.